Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Noity i mam nadzieję, że nie wracamy do naszego pecha 3 minut. Mam taką kurde nadzieję. Zrobię wszystko, żeby tylko znów nie stracić życia. Żeby znów tylko nie stracić cholernego życia. O ile golda się z niego posypało pięknie. O, widzę, że coraz więcej z nich się sypie. Te krytyki ładne chodzą, dobra. Nie jest źle. Bym sobie wroga wybrał w tej chwili. Strzelamy, towarzysze. Jak tutaj wyjdziemy. Cyk. Umierać, dziady. No, umierać powiedziałem. Dobra, tyle pająków zabitych, że naprawdę. Myślę, że to jest rekord dżungli w naszym wykonaniu. Naprawdę to jest chyba rekord dżungli w naszym wykonaniu. O, różyczka. Co to? O Jezu, ale się wystraszyłem. Ale się wydgałem. Ja pierdzielę. Cóż to jest? No to jakaś mina cholerna, dobra. Ło. Dobra, przebijmy się tam. Umarł? Jak umarł, to nie żyje. I bardzo dobrze. W ogóle, ile my teraz golda mamy? Kurde, możemy bez problemu się cofnąć na górę. Może znajdziemy jeszcze jakieś fajniejsze rzeczy. Nie no, ale to odbijanie naprawdę nam tak dupsko ratuje. Po prostu piękne, to jest piękne. To, co nam się tutaj teraz dzieje, to jest po prostu piękne. No, umieraj pajączką. Ja cię dobrze widział. Czym ty jesteś? Osobisty miotacz błyskawic. Ładowanie mamy 259 lipa. Nie dla nas. Nie dla nas, bo mamy 730. Reszta spoko, ale niestety te perki są do dupy. No, kochani, mamy już 2 minuty 47 sekund odcinka, więc jesteśmy na dobrej ścieżce, chyba że teraz wejdę w jakąś minę i będzie lipa. Albo na przykład właśnie wejdę w jakieś pająki czy coś w tym stylu. Kurde, przeżyliśmy. To nie może się tak skończyć. Umieraj. A, te twoje pociski tam gucio tu robią. Uff. No sorki, że tak się skupiam, ale nie chcę przegrać. Dawno się tak nie skupiałem na grze. Kurde, pierwszy run. I tak nam pięknie to idzie, żebym zaraz nie wykrakał. Już 3 minuty odcinka minęły. Chyba pokonaliśmy klątwę, kochani. Pokonaliśmy klątwę. Klątwa trzeciej minuty chyba została pokonana, chociaż jeszcze nie mówię hop. Bo jeszcze pająki są jednak żywe. Kolejna różdżka z tamtej strony. Aha, miejmy jeszcze czarmować ty podalcu jeden. Dawaj złoto. Ta grudka była za duża, bym ty odpuścił. Pyk. Umieraj, pająku. No, tak ma być. Coś mnie tu zainfekowało chyba. 170 HP, kurde, jakiś sierobak tutaj obudził. W ogóle mogę na tym latać bez problemu. Fajnie, nie powiem. Naładowanie umiejętności, które nam nic niestety nie daje. Dobra, czym ty jesteś? 0733 nie. 40 do ładowania many. Niestety nas to nie interesuje.
Czemu takie słabe nam się tutaj cały czas trafiają te różdżki? Nie żyjesz? Nie żyjesz. O ty gnoju. Dobra, jak będziemy się tylko... O kurde, sorki, zminimalizowałem grę. Jak będziemy się tylko próbowali przynajmniej w jakimś stopniu zachowywać i nie będziemy próbowali strugać hojraka, to myślę, że możemy to bez problemu przejść. Myślę, że możemy to bez problemu przejść, w szczególności, że naprawdę mamy teraz fajną syrywkę. Nie pójdę na tamtego bossa, bo wiem, że przegram. Wiem, że przegram, dlatego nawet nie próbuję. To tylko tak na wszelki wypadek, żeby zobaczyć, czy na pewno to nie żyje. I tak, 20, 42, 266, no mało tej many. Kule elektryczne. Zaraz się tym zabiję, mocny strzał, kurde, to jest ciekawe. Tylko dlatego to wezmę. Tylko dlatego to wezmę. Tylko nie wiem, gdzie my ten mocny strzał moglibyśmy jeszcze wrzucić. Czym ty jesteś? Lewitacją. No, w sumie... Tego nie potrzebujemy. Tego nie potrzebujemy. Przez co się bez problemu możemy przebić. Żeby się teraz nie spalić, to będzie git. A my w ogóle zamieniliśmy lewitację na lewitację. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie wiem, czy zauważyliście właśnie to, co zrobiliśmy. Czy tu jest pająk? Nie. Czyli tu nas już... Tak, my tu już byliśmy. Ale my teraz golda nafarmimy. Ale my teraz goldzika nafarmimy, kurczę. Prawda, się zachciało teraz w tą grę grać. Mamy już prawie dwa koła, 1800 kasy. To jest od cholery. Mówię, jeżeli nie zrobimy żadnej głupoty, to jest szansa, że dojdziemy jeszcze znacznie niżej. Fajne jest też to, że dzięki temu, że mamy ten laser taki pseudo, który nam zwiększa prędkość pocisków, zabijemy również, jeżeli atakujemy wręcz. I to za bardzo fajne DPS-y. Dobra, cyk. Nie, no, ale to odbijanie pocisku to jest genialne. Nie żałuję w żaden sposób, że to wziąłem. Oj, nie żałuję. Nie żałuję ani trochę. Kolejna różdżka, która ma przywołanie rakiety. 53, 62, 139. Szukamy różdżki, która będzie miała dosyć sporo many. To jest jakiś kolejny biom. 107 many, 18, 17. Kurde, ale to jest piękne. I co to jest? Kula energii. Powolna, ale potężna kula energii. No niestety, mana. Mana stricte nas interesuje. Znając życie, to my zaraz gdzieś tu padniemy. Nie wiem, co zrobić. Nie wiem, co zrobić. Wiecie co? Mamy w teorii przecież, jak się dostać wrajszego na wyższe poziomy. Dlatego może nie ryzykujmy. Zobaczmy, co jest na niższych poziomach w Noicie. Myślę, że się ze mną zgodzicie w tym celu. Bo pewnie tak samo jak i wy, ja również chcę dalej przejść. Proszę się umyć właśnie. Mamy dużo życia, mamy spore defy. I kurde, jest naprawdę przyjemnie. Jaka ta gra się teraz zrobiła przyjemna. Jaka ta gra się teraz zrobiła przyjemna, sobie nawet nie wyobrażacie. Wdychaj, gnoju. Co to było? Przepraszam bardzo. Dobra, nie ryzykuję, to jest za dobry run. To jest za dobry run. To jest za dobry run, żeby teraz przegrywać. Weźmy sobie hapsa. 250 HP. Tylko czy tutaj teraz jest bosik? Oczywiście, że jest.
No ej, to powinno cię odepchnąć. No, umieraj. Umieraj, powiedziałem. Gnoju. O, ale mi przywalił. Zwiększona pojemność różdżki. Dodatkowe życie. Po śmierci odradzasz się, masz 100 punktów zdrowia. Kurde, wezmę to. Wezmę to ewidentnie. Wezmę to. Jakby się mana trafiła. Tarcza energetyczna. Potrójne zaklęcie. Tylko wiecie co? Też jest ciekawy aspekt tego, że teoretycznie możemy wziąć większą pojemność różdżki. To są dwa zaklęcia na rzut. Pytanie, ile nam to da? Posiadane przez ciebie obecnie różdżki zyskują od 1 do 3 dodatkowego miejsca na zaklęcia, maksymalnie 25. Albo jedno, albo 3. Kurde, naprawdę mam zagwozdkę. Bo tak, tutaj byłoby jednak obrażenia plus 44, to jest od cholery. Dobra. 3, 2, 1, daj 3. Dało jedno. Dało jedno, tylko jedno. Ale lipa. Jestem zły. No dobra, ale mam przynajmniej lepszy hit. Lepszy hit mamy przynajmniej. No teraz to po prostu wali jak głupie. Ile to ma teraz DPS-ów? Nie widać. Zastanawiam się, czy dobrze zrobiłem. Serio, zastanawiam się, czy dobrze zrobiłem. Nie no, 486. To jest jednak pierdzieknięcie, no. Tylko mówię, zastanawiam się, czy na pewno dobrze zrobiłem. Jeżeli byśmy teraz zmienili to na to. Zobaczymy na tym posągu. Teraz to ma taki odrzut, że o matko. Nie, to nie jest dobre. Nawet nie widać, ile to DPS-a dodaje. Sporo. Ale to jest za bliskie. To jest za bliskie, kochani. To jest za bliskie, niestety. Fajne, ale za bliskie. Jak trafimy kiedykolwiek to walnięcie takie dłuższe, to jak najbardziej jestem za. Ale jeszcze jedno pytanie. Rozrzut 0, pojemność 15, 216 ładowania many. Jeżeli weźmiemy jedno, coś się stanie? Co się wtedy stanie? Jak to będzie działać? No to faktycznie lipa. Nie, no to ewidentnie musi być tak jak było. Musi być tak jak było. Bez tego to nie pójdzie. Bez ciebie nie gramy. Kurde, nie wiem, czy zrobiłem dobrze z tą różdżką. Naprawdę nie wiem. Niby dało nam też to nieskończone latanie, no nie? Zawsze jakiś profit, kurczę. No nie wiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Ale ten... Teraz se mogą rozgniewywać bogów. Proszę cię. Których? Pokażcie, dajcie mi godnego przeciwnika. Zaraz mi tu wyleci, kurde, coś. Kolejny się pojawił? Chyba nie. Fajne, ale chyba wolę jednak czarne dziury. Chyba wolę czarne dziury. To nam dużo nie daje. Zresztą mana też tu spada sporo. Jeżeli damy to w ten sposób. Zwalniaj to sporo. Opóźnienie 17.
Nie. Nie. Czekajcie, to było tak, tak i tak. Nie, ona jest zawolona. Ona teraz jest zawolona, ale kurde właśnie. Już my tutaj też to mieliśmy. 0825. To ma takie walnięcie, a to już nie ma takiego walnięcia. I dlaczego? Skoro to ma lepszy research, ale nie ma dwóch zakręć na rzut, trzeba byłoby to walnąć w ten sposób. O. O i o. No ale jeszcze gorzej. Dłuższe ładowanie many. Dłuższe ładowanie many. Dobra. Trudno. Jak dobrze wyszło jak zwykle. Ale tu jestem. Ładowanie many to jest piękne. To jest naprawdę piękne. Dobra. Jak jest kolejny biom? Czy my możemy to zobaczyć? Czy my to możemy zobaczyć? To ma 40 sekund recharge i czas ładowania plus 17 sekund. To można by było sobie zrobić pod tym względem i wsadzić po prostu te wszystkie rzeczy, które są tu. Zawsze troszeczkę szybciej. Jeżeli się nie mogę podpalić, jeżeli się mogę, to będzie problem. Można wyrzucić. To można na wszelki wypadek zostawić. To wyrzucić, to wyrzucić, to wyrzucić, to wyrzucić. To też, to też. To też, to zostawmy tak jak było. Cyk, cyk, myk. I to sobie wrzućmy tu. Czy to teraz działa tak jak powinno? Działa. Dobra, ale obiecałem wam, że pójdziemy jeszcze niżej. I słowa dotrzymuję. Gdzie my jesteśmy? Skarbiec. Znaleźliśmy skarbiec, kochani. No, tylko zaraz się okaże, że nie wiem, mi coś walnie, będzie problem. Dobra. Kurde, jakie są dziwne moby. Jak on zaraz to strzeli, to będzie problem. O, właśnie o tym mówię. On zaraz to rozwali. Dobra, sam się tam top. Gnojku. Tyk, myk. I nie ma gada. Teraz ja mogę bez problemu teraz w ten sposób latać. W ogóle to wystarczy, że mam to włączone, już jest git. Nie, naprawdę, to jest potężne w tej chwili. To jest kurde potężne. Nie wiem jak przejść tam w tej chwili. Nie ma mnie tu. Dobra, dla tyle golda to ja się nie będę poświęcał. Wow. Nie, genialne. Zbieraj golda, zbieraj, zbieraj. O, znów mi się gra zminimalizowała, przepraszam was za to. No, tylko się nie dawaj obijać, głupio. Nie dawaj się głupio obijać. Możemy w każdej chwili w sumie wrócić, jeżeli chodzi o powrót na powierzchnię, więc na razie będę próbował zejść i jak najwięcej perków zdobyć. Myślę, że to będzie i dla was satysfakcjonujące. Idziemy na rekord, kochani. Idziemy na rekord. Ukryty sklep. O wilku mowa, bo akurat nam brakuje kasy. Tak naprawdę to nie, ale... Wow! Spieszająca strzała, tylko ile to kosztuje? Ale dziadostwo. Drogie jak cholera.
Drogie jak cholera, naprawdę. A już to na mnie straszne. Naprawdę to już jest na mnie straszne. W ogóle już moby nam sprawia, że nie straszne. O ile mówię, nie zrobimy czegoś głupiego, to myślę, że nie ma problemu. Nawet z tamtymi mogę walczyć. Dlatego staram się wysadzać wszystkie rzeczy, które są w okolicy i mogą mi zrobić krzywdę. Naprawdę, o na przykład takie. Które sam mnie potem wpadam. HP plus. Au. Spalaj to. Bierz HP-ka. 300 HP mamy, kochani. Mamy 300 HP. To jest od zawalenia. Wiązka plazmy. Natychmiast tworzy groźną wiązkę światła. I poczwórne zaklęcie. O kurde. O. No dobra, weźmy to za to. No nie, no to jest one hit, one kill. Dawać golda, dawać goldy. Mówię, jak wejdzie nam już coś fajnego, to już jest potem naprawdę, ta gra jest po prostu kurde kosmiczna. Jest tak satysfakcjonujące pod tym względem. O! Wow! Dobra, ewakuacja. Nie umrzyj. Jaki ty jesteś kurde mocny. Ale nie tak mocny jak ja. Gołganie. Dobra, padł, padł. Mamy 3 i 6 koła golda. Naprawdę to jest po prostu mój najlepszy run. Najlepszy run ever. Boję się trochę tych. W ogóle nie wiem, gdzie my jesteśmy. Tylko wolę zrobić rekonesans i dopiero... Dopiero potem się z nimi bawić. Oni się wycinają. Wycinają się. Woda! Woda! Więcej złota nie pamiętam! W ogóle nie mamy już wody, nie mamy już w ogóle wody. Musimy znaleźć wodę! Dobra, spory ich to było. Co my tu mamy? Klątwa osłabiająca, materiały wybuchowe, kula śluzu. Bez rewelacji. Jakby znaleźć coś z lepszym ładowaniem, naprawdę byłoby świetnie. I myślę, że powoli możemy się zastanawiać już nad zejściem na dół. Robi się niebezpiecznie. Nie żyjesz, nie żyjesz. Szczęście już nie żyje. Uhu! Powiem wam serio, że tu jest po prostu... Już ciężkawo. Mimo już mamy takie walnięcie, to jest naprawdę ciężkawo już powoli. Umierać. Ja nie wiem co to było, ale na szczęście już chyba nie żyje. O kurde, nie mówcie. Krew nas uratowała, dobra. Zjeżdżamy w dół. Ja już nie chcę z nimi walczyć. Bo już się trochę cykam, powiem wam, nie mam wody. Nie mam wody i się robi niebezpiecznie. Bez wody to już nie jest tak samo.
wybaczcie, ale że tak się skupiam, ale chcę to kurde przejść. Choćby nie wiem co. Nie mogę dać się zabić. Po prostu nie mogę. Kwas, kurde, 56 HP. Dobra, czas włączyć nasz super tryb Stealth Mode. Już trochę przesadziłem. Ale jeszcze muszę tych wybić. Nie. Ugaś się. Obiecuję, że już nie wezmę golda. Bierzcie się nam HP. Dobra, nie bierzemy już golda, uciekamy. Nic już nie walczymy. Nasze szaty są ewidentnie delikatne już w tej chwili. Nie rób tego. Trzeba zabić jeszcze wielkiego typa. Czemu tu wszystko się pali? To jest takie drogie cholerstwo, ja pierdzielę. Dobra, zrobimy mu srywę. Dobra, udało się. Nawet wcale źle nie wyszło. Chwilna lewitacja. Możesz latać 100% dłużej. Ze zwłok zabitych przez ciebie wrogów powstają grzybne stworzenia. To nie, żelazny żołądek, nie otrzymujesz już negatywnych efektów jedzenia. Nie chcę tego, ale najpierw zobaczymy, co są za różdżki tutaj. Czy to się da zabić? Czemu to do mnie idzie? Ej, nie wiem, czego to idzie. Dobra, co to jest? Różdżka jakaś złota, która ma 220 ładowania many. Kwantowy podział. Sprawia, że pocisk gdzieś się na 3 egzystencjonalne splątane pociski. To jest w sumie fajne. Ale nie mamy różdżki, która nam to pomieści, niestety. Dobra, tu jest ładowanie many 1045. O kurde! Bierzemy ją. O, ale to będzie wyrąbane w kosmos. Dobra, jeszcze się nie podniecaj. Właśnie dlatego. Bo jeszcze nie masz wody. Trzeba tą wodę jak najszybciej ogarnąć. Kurde, nie chciałem tego respić. Tego się nie da zabić, naprawdę? Nie róbcie sobie jej. Nie róbcie sobie jej, że tego się nie da zabić. Ej, serio, chyba się tego nie da zabić. Czy mi była potrzebna mana do tego? Nie, to była ilość buteleczki, dobra, nieważne. Dobra, już full. Full. Da się to ugasić? Ej, kurde, czemu się tak już zbliżasz na maksa? Dobra, 0,8, 17, 212 many, 215 many, przepraszam. To jest to skoncentrowane światło, skrócony czas życia, skrócony czas życia zaklęcia, to też nie jest fajne. To też nie jest fajne. Ładowanie many 43, automatycznie odpada. 210, 23, 202, też odpada. Czwórne zaklęcie. Mam nadzieję, że on tutaj nie idzie. Mam nadzieję, że on tu nie idzie. Ale tak, to sobie chcę zabrać na 100%. O! I bierzemy tą różdżkę za tą. I zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Ale moi kochani, ja dopiero się do was odezwę. W następnym odcinku pokonaliśmy tą cholerną klątwę, która powodowała, że umieramy non-stop. I mamy świetną różdżkę, z którą będziemy kombinować już w następnym odcinku. Znaczy w sumie, ja spróbuję pokombinować delikatnie przed odcinkiem. Tak więc, moi drodzy, trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No i co? Wracamy do Noity już niedługo? Chyba tak.
Trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej!